Od kiedy panowie zaproponowali nam wejście do tego projektu, podjęliśmy próbę zorientowania się tego, co w archiwum IPN-u, co w materiałach dostępnych jest do nowych. Zaczęliśmy oczywiście od tego, czy są jakiekolwiek materiały na nowo. Okazuje się, że niestety nie ma materiałów dotyczących nowej, ponieważ... Znaczy, nie mówi się to nie to, że nie ma materiałów dotyczących nowych, tylko nie ma osobnej teczki. Nie, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Ponieważ na nową jako taką, dopiero w 1979 roku przy okazji prowadzenia sprawy pana Marka Chimiaka założono sprawę kryptonim Offset, do której później włączano od 1979 roku wszelkie sprawy związane z nową. Dlaczego mówię, że nie ma? My operujemy na dokumentach, które są jawne i które są dokumentami w archiwum IPN. Są dokumenty, które w latach 89, połowa roku, tu mogę Państwu nawet daty podać, kiedy to nastąpiło, większość dokumentów ludzi związanych z nową została zniszczona. Taką główną datą w tym to był 21 grudnia 1989 roku. Pojęcia nie mam, dlaczego ta data. Później w tym okresie w zasadzie od połowy, od września 1989 do czerwca 1990 roku zniszczono większość materiałów dotyczących ludzi związanych z nową i spraw związanych z nową. Ten offset też został zniszczony. Do tego offsetu, jak wspomniałem wcześniej, który kojarzony był jedynie z panem Markiem Chimiakiem, zaczęto dokładać kolejne sprawy, kolejnych osób i zrobiła się z tego sprawa na nowo. We wcześniejszym okresie, czyli okresie tym korowskim, jak gdyby 76-80, w zasadzie nowa była analizowana czy dokumentowana przez MSW w sprawach poszczególnych postaci bądź korów. Na Mirka Chojeckiego była sprawa założona komitet i ona przetrwała i zachowała się z racji tego, że Mirek wyjechał z Polski przed wprowadzeniem stanu wojennego. W wielu przypadkach dokumenty zachowywały się i zachowały w przypadku osób, które opuszczały kraj przed stanem wojennym. W przypadku KOR-u mamy jak gdyby od powstania KOR-u do rozwiązania KOR-u sprawy, to jest kryptonim gracze tej całej sprawy. Jest sprawa dotycząca Pawła Borkowskiego pod kryptonimem Bączek, która też jak gdyby całe spektrum spraw związanych z wydawnictwami, z salonem Borkowskim jest tam, że tak powiem, zdokumentowana. Natomiast na samą nową jako wydawnictwo nie ma właściwie żadnej dokumentacji. Oczywiście tutaj główne postacie, jak wspomniałem o KOR-ze, że jest sprawa pod kryptonimem gracze, są sprawy związane z Adamem Michnikiem, z Jackiem Kuroniem. W tych sprawach jak gdyby przechodzą różne historie związane z ruchem wydawniczym, czy, że tak powiem, z pomocą do kraju z zachodu. Jak gdyby tu, w odniesieniu do tego, co Państwo wcześniej mówili, paneliści, jest kwestia podstawowa, że szukając materiałów o nowej, w pewnym momencie żeśmy stanęli przed dylematem, gdzie znaleźć jakikolwiek materiał, ponieważ w archiwum IPN-u są te dokumenty, które zachowały się, te dokumenty, o których Państwu wspomniałem, że w tym przedziale czasowym połowa 89-90 zostały zniszczone bądź sprywatyzowane, bo wydaje nam się, że wiele z tych dokumentów gdzieś poszło poza między MSW a IPN-em, zgubiło się po prostu. Podejrzenia tutaj są różne, natomiast wiedzy na ten temat nie mamy, w związku z tym trudno nam cokolwiek mówić. Następną sprawą związaną z tą całą dokumentacją to jest kwestia stanu wojennego. Jak wszyscy doskonale wiemy, w tym momencie władzę przejmuje jak gdyby wojsko. Czyli musimy mieć świadomość, że pewna część dokumentacji musi być, że tak powiem, i była robiona, i musiała być wyrywana w wojskowych służbach, czy w oddziale drugim, czy w WSW. Ta dokumentacja, gdyby w części wchodzi w zbiór archiwalny IPN-u, w części jest w zbiorze zastrzeżonym. Tu trudno nam się odnieść do tego, ponieważ do tego zbioru zastrzeżonego nie zaglądaliśmy, a jak zaglądaliśmy, to nie możemy Państwu o tym powiedzieć, ponieważ nas obowiązują, że tak powiem, procedury. Trudno nam się odnieść do tych dokumentów wojskowych, ponieważ nie wiemy, ile tych dokumentów. Też tu może być kwestia prywatyzacji tych dokumentów. Czy one są w archiwach wojskowych nadal, chociaż z ustawy wynika, że one powinny być przekazane w archiwum IPN-u. W związku z tym powstaje problem. My w zasadzie od początku prowadzenia tej kwerendy natknęliśmy się na problem podstawowy. O nowej nie ma dokumentów. Zaczęliśmy szukać dokumentacji dotyczącej ludzi związanych z Nową poprzez jakieś personalne zbiory materiałów. Czyli lecieliśmy po ludziach jak gdyby nowych. Kto co w tym czasie, że tak powiem, robił. I też w pewnym momencie jak gdyby należy oddzielić to wszystko, co się dzieje do stanu wojennego, czyli ten okres umownie nazywając korowski, jest okres tego, co umownie się nazywa karnawałem Solidarności, gdy ta dokumentacja jest jak gdyby rozczłonkowana totalnie, bo ci ludzie z Nowej, których ojciec Chojecki, że tak powiem, organizuje i kształci, oni przechodzą do struktur związkowych. W związku z tym jak gdyby penetracja środowisk już nie koncentruje się na tych postaciach głównie, ale na tych środowiskach, w których funkcjonują. Tu jeszcze chciałbym odnieść się do poprzednich głosów. W zasadzie nie było materiału robionego na ludzi, w sensie takim, że człowieka mierzą od urodzenia do zgonu. To było w zasadzie robione na postaci jakieś wyróżniające się, wybijające się w środowisku. Wielu ludzi, musimy pamiętać, że cały system, który funkcjonował w PRL-u, to był system koncentrujący się na środowiskach, na zakładach, na szkołach. W związku z tym cała infiltracja odbywała się w tamtych, że tak powiem, przestrzeniach. I te materiały jak gdyby były gromadzone w szkole typu uniwersytet, politechnika, różne kryptonimy z prawem obiektowym na tę szkołę nadawano, ale zbierano całą dokumentację jak gdyby studentów z politechniki, którzy zaczynają drukować czy jakąś działalność prowadzić w sprawie obiektowej dotyczącej szkoły. One w zasadzie nie wychodzą w inne sprawy. Tu być może posłużę się czymś takim w trakcie promocji książek dotyczących WSI. Czempiński, nie, to Dukaczewski właśnie mówił. Zadaliśmy pytanie, dlaczego raporty przesyłane przez Agenturę Polską, na przykład z Waszyngtonu, ograniczały się jedynie do 3 kartek, a amerykańskie mają 10, 20. I jeden z pułkowników, który tam był, mówił: panie, ale to się wiązało z techniką. My nie mieliśmy dalekopisów, które mogłyby przekazać 10 stron. W związku z tym te raporty wszystkie ograniczają się do 2-3 stron. Czyli kwestie techniczne jak gdyby były podstawowe. Gromadząc na uczelni dokumentację, prowadzili to inni oficerowie, inni funkcjonariusze. Komunikacja między poszczególnymi departamentami była niestety nie za duża. Czasami proszono o udostępnienie dokumentów na przykład ze szkoły, z zakładu pracy, ale to, jak zaznaczam, do wybitniejszych czy jakichś postaci, które gdzieś tam wyróżniają się w tym roku. Dobrze, od czego zaczynamy? Zaczynamy od najpierw pracowników, czy od funkcjonariuszy? Ja wolę funkcjonariuszy. rozumiem, że potem będzie jakaś taka interakcja, to znaczy, że wy będziecie ich pytali, bo oni naprawdę dużo wiedzą, jak wiele set stron, które pozwoli przejrzeć, to przejrzałem i teraz interesujące. Gdy mówimy o działaniach skierowanych przeciwko Nowej, jednym tchem wymieniamy bezpiekę, czyli jakąś taką dosyć tajemniczą organizację, działającą gdzieś wewnątrz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja nie chciałbym się specjalnie zagłębiać w struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale trzeba powiedzieć, że owa bezpieka to departamenty operacyjne MSW. Wśród tych departamentów szczególnie trzeba wymienić trzy departamenty, a więc departament pierwszy MSW, czyli wywiad zewnętrzny, i przede wszystkim jego wydział 11, utworzony w 1977 roku, który zajmował się zwalczaniem szeroko rozumianej dywersji i rozpracowywaniem ośrodków zagranicznych. Do owych ośrodków należy chociażby zaliczyć środowiska Aneksu, Radia Wolna Europa, BBC, przeróżne organizacje pomarcowe, które tak jest, no, przede wszystkim w Danii czy w Szwecji. Trzeba wymienić chociażby Niezależną Agencję Polską Józefa Lejdenbauma i Aksela Stolca, czy Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej Ireny Lasoty, czy Biuro Koordynacyjne Solidarności za granicą. Kontrolowana była działalność Piotra Raju w Berlinie Zachodnim, Kontakt przecież Mirka Chojeckiego. Kontrolowana była działalność we Włoszech Marty Petrusewicz i Nelly Norton. No, jeszcze Goldkorn. No, nie da się ukryć, że Departament Pierwszy miał duże sukcesy i miał bardzo duży wgląd w działalność tych organizacji. Ja może zacytuję takie sprawozdanie, fragment sprawozdania oczywiście z 1988 roku, który brzmi tak. W 1988 roku Wydział 11 Departamentu I MSW koncentrował działania operacyjne na głębokiej penetracji zagranicznych ekspozytur Solidarności i krajowych środowisk antysocjalistycznych, szczególnie w aspekcie wzajemnej łączności, w tym merytorycznej, zaszyfrowanej oraz przerzutu do kraju sprzętu i funduszy. Rezultatami kontroli jest posiadanie dokładnego rozeznania m.in. sytuacji w emigracyjnych strukturach zlikwidowanych, konfliktów, jakie mają tam miejsce, malwersacji finansowych działaczy emigracyjnych, wysokości i źródeł dotacji zachodnich dla Solidarności oraz sposobów ich rozdysponowania dla krajowej opozycji. Posiadamy dobre rozeznanie kanałów przerzutu sprzętu. Operacyjnie przejmujemy znaczną część przesyłek. Transporty ze sprzętem o szczególnym zagrożeniu zatrzymujemy oficjalnie, tak jak to miało miejsce wiosną bieżącego roku w przypadku przesyłki zawierającej m.in. 60 wysokiej klasy nadajników. Prowadzimy głęboką penetrację Solidarności walczącej i jej ekspozytur na Zachodzie, w tym kanałów łączności merytorycznej i przerzutu sprzętu. Operacyjnie zabezpieczamy budowę nowych kanałów łączności różnych organów Solidarności z brukselskim biurem Solidarności. No to ja tutaj mam naprawdę wiele uwag co do tego. Tak, oczywiście. To, że wiedzieli oni, jakie pieniądze są przeznaczane na Solidarność, to wystarczyło czytać gazety. Tak jest. Mirek, ale do Nowej. Do Nowej. Tak, do Nowej. A nie do tego, co się działo na zewnątrz. No po prostu to jest... Ja przeprowadziłem Może, albo ja bym spróbował do innego mówić. Ale nie, bo to trzeba tak mówić, trzeba mieć przy ustach. Stara się, ale czy lepiej słychać? Lepiej. Kolejnym departamentem, który kontrolował działalność, no, między innymi Nowej, wiadomo, że kontrolował działalność innych wydawnictw, innych środowisk, jest Departament Trzeci MSW. Tutaj szczególne znaczenie miał Departament Dziewiąty, który zajmował się, Wydział Dziewiąty, który zajmował się przede wszystkim środowiskiem KOR. Departament Trzeci kontrolował działalność Nowej w przeróżnych środowiskach. Tu chodziło na przykład o instytuty naukowe, o uniwersytety, instytucje kultury i sztuki, związki, nie wiem, Związek Literatów Polskich chociażby, szkolnictwo, Polską Akademię Nauk, no, tu można wymieniać mnóstwo. Z tego, co ja sprawdzałem, a przebadałem ponad chyba 800 teczek oficerów Służby Bezpieczeństwa, wychodzi na to, że Nową zajmowało się około 320 oficerów. Jeden na książkę. Przepraszam, Nową? Jeden na książkę. Przepraszam, ja mówię, ilu się zajmowało Nową. Dokładnie tak. Jeden na książkę. Jeden na dwie książki. Nie przesadzaj. Na trzy tak z całego tego. Bardzo wydajnie. Ciekawe są opinie służbowe dotyczące oficerów. Tu między innymi zachowała się opinia dotycząca inspektora Wydziału 3.2 w Stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, porucznika Marka Szeniawskiego, który prowadził Kaktusa, czyli Janusza Górskiego. Między innymi czytamy tak, że początkowo zajmował się ochroną operacyjną miejskich zakładów komunikacyjnych. W 1981 roku przeniesiony został do sekcji zabezpieczającej operacyjnie NSZ Solidarność Mazowsze. Brał czynny udział w rozpracowaniu nielegalnych i szkodliwych politycznie tendencji ruchów związkowych oraz rozpracowywał figurantów kierujących tą działalnością. Przez okres kilku miesięcy pod nieobecność etatowego kierownika sekcji pełnił jego obowiązki. W 1982 roku oddelegowany został do samodzielnej grupy operacyjnej prowadzącej poszukiwanie ukrywających się aktywistów nielegalnej opozycji związkowo-politycznej. To jest jedna oczywiście z opinii, można cytować ich więcej. Oficerowie byli dosyć solidnie wynagradzani za swoją pracę. Zachowało się wiele rozkazów ministra spraw wewnętrznych czy szefa Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych dotyczących nagród, jakie ci oficerowie otrzymywali. Jak na owe czasy to były dosyć spore kwoty. W 1985 roku na przykład nagrody dla oficerów, którzy likwidowali działalność wydawniczą, sięgało 8–5 tysięcy złotych, co to była niebagatelna suma. Może jeszcze tylko powiem o dwóch. No, to są takie dosyć ciekawostki może. Między innymi w przypadku, kiedy dochodziło do przejęcia transportu takiego sprzętu zagranicznego padały prośby ze strony kierownictwa poszczególnych departamentów czy wydziałów, na przykład o przydział zajętego sprzętu dla danego działu, czy przydział zajętego papieru. Na przykład jeden z oficerów Służby Bezpieczeństwa z Wydziału Trzeciego Służbu prosił o przydział zajętego papieru, choćby z tego względu, że oficerowie muszą pisać po obu stronach kartki. Była bieda. No bieda była i koniec. A czy mógłbyś powiedzieć na przykład, jakiego rodzaju materiały są te bo przecież ja rozumiem, że o tym, że są tam też jakieś donosy, to już nie wiem. Ale przecież nie tylko. Tam jest, tak jak sobie przypominam, niestety to już dość dawno było, tam były bardzo różnorodne materiały dotyczące wydawnictw, dotyczące nowej, jak na przykład recenzje z książek, któreśmy wydawali, przygotowywane przez wybitnych fachowców polonistów. No, tak. Członków Związku Literatów Polskich. Tych tomów recenzji. To znaczy, że podpisane, tak? Oczywiście. Nie tylko konsultanci byli ze Związku Literatów Polskich. No tak, ale między innymi. Zachowało się około trzech tomów dosyć dużych, tak zwanej cenzury wewnętrznej wydawnictw niezależnych. Ponieważ jak okazywała się jakakolwiek pozycja na rynku, natychmiast proszono ekspertów, czy pracujących w agendach, powiedzmy, Komitetu Centralnego Wojewódzkiego, czy literatów, o zrecenzowanie. Tam było jak gdyby 8 punktów, jak to wydanie, powiedzmy, książkowe grozi w system. My do nowej żeśmy wybrali do tego wyboru dokumentów, tam chyba około 12 recenzji podpisywanych przez literatów, czyli opisuje to pan Kazimierz Koźniewski, Sadkowski, recenzje robi Dziełnowej. Oczywiście recenzje były wszystkich wydawnictw, nie tylko Nowa, my robimy tutaj wybór, ale były też postaci takie jakieś panie po polonistyce, które pracowały w ideologii i polityce, taki był organ Komitetu Centralnego. One później zostają ukadrawiane, te panie, na razie pracują po linii partyjnej, później wchodzą w resort. Czasami to były osoby, które były tajnymi współpracownikami, z tytułami doktorów czy samodzielnymi pracownikami mając etaty w szkołach wyższych. Dzisiaj pracują gdzieś na obrzeżach, powiedzmy, nauki polskiej, w wyższych szkołach typu Krzak, jakieś tam. Te osoby gdzieś tam są zatrudniane, bo są samodzielnymi pracownikami naukowymi. Tutaj jeszcze drodzy Cyprian wspominał, należy dodać, że po każdej jak gdyby wpadce drukarni odbywała się grabież papieru. Różne instytucje. Wyobraźcie sobie Państwo, że nawet żłobki pisały do MSW, do komendanta stołecznego MO o przydział papieru. Eugeniusz Szyn, będący wówczas chyba szefem takiego... Polski Komitet Solidarności z Narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Prosił między innymi, to brzmiało mniej więcej w ten sposób. To był list skierowany do generała Kiszczaka. List podpisany przez właśnie Eugeniusza Szyra. Polski Komitet Solidarności z Narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej zwraca się do Was, Towarzyszu Ministrze, w sprawie bazy poligraficznej Komitetu. Z prasy docierają liczne informacje o konfiskacie powielaczy, w tym do druków wielokolorowego, małych drukań, farb itp. Wszelkie starania o uzyskanie małej części tych konfiskat spotykają się z niezrozumieniem lub ze stwierdzeniem o braku informacji. Zamiast w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości, które z kolei oświadczyło, że bardzo rzadko dochodzi do konfiskat sądowych i dlatego nie mogą nam pomóc. Wydaje się, że byłoby rzeczą natomiast celową, aby organizacje społeczne takie jak nasza, która powinna prowadzić propagandę zagraniczną w krajach Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, mogły uzyskać powielacze i inne środki poligraficzne przeznaczone pierwotnie do zasilania propagandy antypaństwowej. Panowie, idziemy w anegdoty, a wracajmy do Nowej, bo mam wrażenie, że wszyscy tutaj żeśmy się zgromadzili po to, żeby się czegoś dowiedzieć o inwigilacji tego środowiska. I nie będę ukrywał, że pewnie nas interesują konkretne osoby, fakty. Myślę, że akurat nie. Mylisz się, Mirku. To może ja zacznę. Tutaj odnośnie inwigilacji środowiska. Główne postaci, tak wspomniałem wcześniej, Mirek Chojecki od początku w zasadzie był opracowywany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania komitet. Wszystkie, jak to się odbywało w zasadzie? Chojecki skądś pochodził, jakieś towarzystwo miał, w związku z tym wszystkie osoby, wszystkie miejsca, w których on się znajdował, próbowano w pewien sposób penetrować, inwigilować. Wszelkie postaci, które się pojawiały przy nim, kobiety, mężczyźni, w zasadzie byli poddawani pewnej próbie. W teczkach, bo tu trudno mówić o teczce Wojeckiego, bo tych teczek jest tomów kilka. W zasadzie każdy kontakt Mirka z kimś, czy z jakimś zjawiskiem jest odnotowywany. Próbowano, że tak powiem, podstawić mu różnych ludzi czy kolegów gdzieś tam ze szkół wcześniejszych, czy wprowadzano na zasadzie tego, że mama Mirka działała w okresie wojny w AK, wprowadzano kombatantów. To, o czym Mirek częstokroć wspominał, o takim jednym wybitnym działaczu kombatanckim, więźniu stalinowskim zresztą też, tu chodzi o Tadeusza Stachnika, bardzo ładnie podprowadzono Mirkowi poprzez jak gdyby koleżankę z Instytutu Badań Jądrowych. I ta osoba wprowadza tego kombatanta. Chojecki jak gdyby orientuje się, jest starszy pan, który chce pomóc w tym wszystkim. I pan Stachnik jest używany, to co Mirek mówił, że gdyby on umiał prowadzić samochód i był młodszy, to zrobiłby dla wydawnictwa dużo niedobrego. Okazuje się, że w pewnym momencie w działalności Stachnika i prowadzonego przez oficerów MSW zorientował się, bo on rozrabiał nie tylko przy Chojeckim, ale rozrabiał przy całym KOR-ze. Chodził często do Kuronia. Kuroń pociągnął wiedzę tajemną, zorientował się, że Stachnik jest po prostu współpracownikiem bezpieki. W związku z tym MSW podejmuje decyzję, że skoro jest spalony na tym gruncie, zaczyna budować się nowa struktura organizacyjna, puszczają go do KPN-u. W KPN-ie opowiada to wszystko, co się działo w Nowej, co on zdobył, że tak powiem, w trakcie swojej działalności, współpracy z różnymi ludźmi z KOR-u. I na zasadzie antykorowej opowieści buduje swoją pozycję w KPN-ie. Później, wyobraźcie sobie Państwo, że przechodzi do różnych struktur w stanie wojennym. Działa wokół księdza Jerzego. W Komitecie Więzionych za Przekonania Stachnik jest znakomitym współpracownikiem. Cały czas dozuje informacje w zasadzie o wszystkich środowiskach od 1977 roku do swojej śmierci. Drugą. Próby takie jak gdyby infiltracji Chojeckiego i tego, co robi, jest prowadzona działalność poprzez jego kolegów z dawnych lat. Wprowadza się, jest taka postać nosząca kryptonim Bambus, to jest Krzysztof Folbert. Również wprowadza się, że tak powiem, całą penetrację środowiska, w którym on funkcjonuje. Prób takich naprawdę było dużo w stosunku w zasadzie do każdej osoby działającej w środowisku, nowej czy korowym. w środowisku, bo tutaj trudno czasami oddzielić, co jest wydawnictwem, co jest nową, tym bardziej, że proszę sobie wyobrazić, że cała struktura MSW, jak gdyby, funkcjonariusze patrzą na wydawnictwo, na KOR poprzez pryzmat własnych jakichś doświadczeń, pryzmat własnej struktury. Oni szukają tam centrum, nawet nazywają w wielu dokumentach centrum wydawnicze. Określają konkretne postaci, które tam są, a więc Adam Michnik, Ryszard Knauff, pani Fadecka, Konrad Biliński. I to jest centrum. I oni wedle własnego widzenia świata, jak gdyby promieniście chcą widzieć, że to centrum decyduje w zasadzie o wszystkim. Nie traktuje tego środowiska, tej działalności, tego ruchu, jako jak gdyby takie funkcjonujące samoistne byty, że tu jest Nowa. Tu jeszcze na moment tylko wrócę do naszych poszukiwań. Wyobraźcie sobie Państwo, że poszukując czegoś, co się wiąże z Nową, znaleźliśmy jeden przykład zachowania dokumentacji dotyczącej Nowej. To jest kaseta dotycząca działalności pani Janiny Jankowskiej, ale ona zachowała się w materiałach dotyczących Antoniego Pietkiewicza, który był z Konina, który przyjaźnił się z panią Małgosią Jedynak. I tam u Pietkiewicza zachował się cały element operacyjny dotyczący działalności fonograficznej Nowej. W żadnych dokumentach dotyczących ludzi związanych ze środowiskiem warszawskim śladu nie ma po tym. Dopiero później żeśmy namierzyli, że jest i Marek Mądrzejewski, że jest materiał dotyczący pani Janiny. Natomiast jak gdyby dokumentacja zwarta jest u Pietkiewicza. Przez absolutny przypadek. To jest... Tu są pytania, jak ta dokumentacja była przechowywana. Czasami dokumentacja szła za oficerem prowadzącym. Oficer zmieniał, nie wiem, miejsce zatrudnienia i w związku z tym część tych dokumentów jak gdyby szła za nim. W związku z tym raptem w Szczecinie, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie możemy znaleźć jakieś odpryski od różnych spraw, które toczyły się tu na miejscu. I w zasadzie te poszukiwania nasze, podejrzewam, że mogą trwać x lat. Dokumenty gdzieś tam się pojawiają, gdzieś jakieś rzeczy ze zbiorów, że tak powiem, zastrzeżonych. Coraz częściej Kurtyka to zaczął, Kamiński dalej to prowadzi, że pewne elementy są tych zbiorów zastrzeżonych do archiwum ogólnego wprowadzane. No dobrze, tajni współpracownicy jest dalej, bo tutaj Jacek się strasznie... Jeżeli można, to ja dwa słowa powiem, dobrze? Mianowicie, ja jakiś czas temu, kiedy tylko była taka możliwość, wystąpiłem oczywiście o swoją teczkę. No i szedłem tam do tego IPN z takim przekonaniem, zaraz dorwę tych wszystkich, którzy na nas donosili coś tam. Dostałem swoją teczkę, w której nie było ani słowa na temat Przedświtu, ani słowa. Było owszem o tym, jak mnie internowano, jak mnie posadzono, no, że akta paszportowe, coś tam, nic więcej. Po czym poszedłem do mojego kolegi z IPN-u, jednego z autorów najsłynniejszej książki IPN-u, ale nie powiem którego. I poprosiłem go, żeby, ponieważ pełnił pewną funkcję w IPN-ie, żeby jednak postarał się sprawdzić, co z tym Przedświtem jest. I on zatrudnił 3 historyków, znaczy poprosił 3 historyków, żeby tylko Przedświtu szukali. No i oni szukali, po czym się okazało, że no nie ma. I wytłumaczył mi, dlaczego nie ma. I to jest z całą pewnością również historia Nowej. Otóż wydawnictwa niezależne, które działały do końca i nie były sprawami zamkniętymi. Akta wydawnictw niezależnych, znaczy sprawy wydawnictw niezależnych, były po prostu niszczone i koniec w roku 89, 90. Natomiast na przykład sprawa KOR-u była sprawą zamkniętą, w związku z tym się zachowała. Co nie znaczy oczywiście, że nie ma tych lat. Otóż on mi powiedział, oczywiście to się znajdzie kiedyś, tylko to są kilometry i to są w innych sprawach gdzieś, ponieważ robiono kserokopię, odkładano, dołączano do innych spraw, w związku z tym oczywiście to gdzieś jest. Tylko przekopanie tych kilkuset kilometrów jest po prostu niemożliwe w ciągu, nie wiem, miesiąca, 2 czy 5 lat zapewne. Więc prawdopodobnie to jest przypadek Nowej, jakkolwiek. To jest tak szerokie środowisko, tak duże, że wydaje się, że tych odprysków, no bo jeżeli nas w Przedświcie, nie wiem, działało 10 osób, powiedzmy, no to jest to mały krok, ale Nowa to jest kilkaset osób. W związku z tym wydawałoby się, że jest zdecydowanie łatwiej trafić na te odpryski. Stąd moje pytanie do panów o konkrety. Czy w tej kwerendzie, którą panowie żeście robili przez te parę lat, trafiliście panowie na ludzi, którzy wykonali no, najgorszą robotę dla Nowej, to znaczy w tym sensie, że no, ci ludzie, którzy są na tej sali, wiedzą o wielu wpadkach Nowej i kto jest za to odpowiedzialny na przykład. Czy na to pytanie panowie potraficie odpowiedzieć po swoich badaniach? Postaram się do tego w kwestii odnieść. Przeglądając wiele tych materiałów, możemy z całą świadomością powiedzieć to, co żeśmy widzieli. Największym osiągnięciem bezpieki w Nowej to był niestety brat pana Andrzeja, pan Janusz Górski, który funkcjonował jako kaktus, później jako manekin i którego później udało się jako działaczowi, że tak powiem, opozycyjnemu wyjechać za granicę. Przy pomocy Janusza Górskiego no, kilka wpadek, że tak powiem, zostało przez bezpiekę zabezpieczonych. To jest jak gdyby postać, która jest związana ze światem, z tą częścią Nowej, zajmującej się drukiem. Natomiast jak gdyby postaci takich, które mogłyby wpływać bezpośrednio na działalność Nowej, trudno na podstawie tych materiałów, które żeśmy przejrzeli, zidentyfikować, ponieważ to są postaci, które na jakimś obszarze funkcjonują. Nie wiem, przy robotniku na przykład, przy Henryku Wujcu, on ma kontakt z robotnikami jakimiś. Raptem organizuje się tajnych współpracowników czy tych robotników, ponieważ się wyrzuca z pracy, oni godzą się na współpracę. I tam występują takie jakieś, powiedzmy, kryptonimy postaci typu, nie wiem, państwo pewnie gdzieś się orientuje, Pigmej, Piegus, mamy te postaci gdzieś tam rozszyfrowane. Ale ta działalność jest jak gdyby oboczna. Ważną postacią, która jak gdyby funkcjonuje na obszarach całego środowiska wydawniczego, jest Kuncewicz Maciej. To jest kryptonim Joanna. To jest człowiek, który współpracuje z Mikłaszem. To jest człowiek, który jak gdyby proponuje i w końcu organizuje, na ile ona funkcjonowała, to wydawnictwo imienia generała Fildorfa. To jest jedna rzecz, ale współpracując z Mikłaszem i jak gdyby stwarzając, on proponuje, po prostu przedstawia koncept funkcjonowania wydawnictwa pod egidą bezpieki. Wydawnictwo Fildorfa funkcjonuje cały czas kontrolowane przez bezpiekę. Mikłasz to samo robi. Tylko faktem jest, że czy te ekipy drukarskie, tu trudno mówić, że drukarze są konkretnie przywiązani do jednego wydawnictwa, drukują różne wydawnictwo. W związku z tym Mikłasz, biorąc pożyczkę od Nowej, na produkcję jakąś, jak gdyby też wchodzi w tą działalność Nowej, ponieważ ma informacje o ludziach, wie co, gdzie się robi, jak się robi, czyli tu jest takich postaci kilka. Inną postacią to jest Ale czy to oznacza, że Mikłasz nie zrobił, że tak powiem, krzywdy Nowej? Zrobił. Nie. A konkretnie może pan powiedzieć gdzie? Jak? Nie, rozmawiamy o Nowej, w związku z tym ja dlatego pytam o Nową. Nie interesuje mnie, co Mikłasz zrobił przed świtowi, ja to wiem akurat. Interesuje mnie, co zrobił Nowej. Tutaj trudno mi się odnieść do konkretu, co Mikłasz zrobił, z tego względu, że my jakąś tam dokumentację tego mamy. Mikłaszem de facto nie zajmowaliśmy się, tylko wiemy, że Mikłasz działa na Obrzeżu w ruchu wydawniczym i Mikłasz różne charakterystyki ludzi z Nową związanych przedstawia SB, przedstawia kto pracuje na przykład w ruchu, kto drukuje, kto kolportuje, posiada tę wiedzę. To są informacje, które są przez bezpiekę wykorzystywane, jak gdyby w osaczaniu, w infiltrowaniu wydawnictwa, czy całej struktury Nowej. To nie są bezpośrednie działania Mikłasza w stosunku, nie wiem, do tytułu, który konkretnie jest robiony, nie wiem, w Falenicy, w Mlądzu, czy... Do tytułu nie, natomiast z całą pewnością odnosił się do jakiegoś środowiska, prawda, w swoich raportach. Ja mam materiały a propos, mam materiały Pawła Mikłasza, który właśnie opisuje wszystkich właśnie z Nowej i tak dalej, z Nowej wszystkich dokładnie opisuje i tak dalej. Także bardzo bogata charakterystyka jest i niesamowite opowieści. Nie tylko chodzi o Nową, bo to była osoba, która opisuje wszystkich, dosłownie wszystkie wydawnictwa. Konstytucja Maja, Hala, to wszelka działalność wydawnicza była między innymi... On ich drukował. Dokładnie, o to chodzi, zgadza się. I dla Nowej bardzo głębokie są, opisuje naszych kolegów i tak dalej. Ja prywatnie mam zbiory takie, że... Ale przepraszam, jeśli chodzi, czy wiecie na temat TW Janusza Lewandowskiego, o którym właśnie teraz jest mowa, czy to jest, czy on był tylko TW, czy on był wręcz jakimś oficerem, bo... Ja dzisiaj taką też otrzymałem rozmowę, w rozmowie z jednym z naszych kolegów z tamtych czasów z podziemia, że on twierdzi, że tam jak ma jakieś takie informacje, że on tam na jakichś spotkaniach wręcz wydawał polecenia ubekom, co mają robić. Taką kolejność. Do pytań przejdziemy i komentarzy. Ja spytam do niego też dlatego, że dotyczy też takiej historii, że mnie zabrano z celi spod mnie, ale ja zostawił Mikłasza. Znaczy jest taka prośba, bo tak naprawdę na to oczekujemy. Czy macie jakąś informację o agentach, którzy, że tak powiem, sprzedawali Nową? Dokładnie. To nas interesuje. Konkretne, a nie tam departament i tak dalej, bo ja mam kilkunastu agentów, którzy sprzedawały Nową. A wy tak mówicie, kto tam, ja konkretnie po prostu, czy więcej wiem niż wy, czy po prostu, no chyba widocznie więcej, nie wiem, no właśnie, chyba z tego wynika. No właśnie to jest paranoja, bo z IPN-u ja mam poświadczenia na przykład i skoro ja więcej wiem, no to powiem wam szczerze, to dla mnie szokujące jest, no tylko tyle. Tutaj o takim agencie, który został wprowadzony do Nowej bezpośrednio i o nim możemy mówić z całą, że tak powiem, świadomością, to był Jarosław Dziuba, Jan Tyszkiewicz, takie kryptonimy były używane. To był człowiek, który został zwerbowany w 1968 roku we Wrocławiu. W 1982 roku po aresztowaniu kierownictwa jak gdyby Nowej Tyszkiewicz zostaje wprowadzony w środowisko Nowej. Był stażystą też w tygodniku Solidarność przez pewien moment, bo to jest ciekawa postać, pan Dziuba może być porównywalny z panem Turowskim, o którym żeśmy niedawno słyszeli dosyć dużo, ponieważ po aresztowaniu i w 1968 roku, w 1974 roku podejmuje już współpracę z SB, zostaje wprowadzony do zakonu dominikanów, u dominikanów przez odbywa cały kurs jak gdyby edukacyjny, pozwalają mu przyjąć pierwsze święcenia zakonne, drugich nie pozwalają mu przyjąć. Jest cała operacja wokół Jacka Kurońskiego działającego w Lufemburgu. Chcą go wysłać, że tak powiem, w świat, żeby mógł wejść w środowiska kościelne w świecie. W tym momencie bezpieka nie wyraża zgody, ponieważ coś tam nie zadziałało. Wprowadzają go do środowiska Nowej. W środowisku Nowej działa przez 3 lata IOT. On jak gdyby dając panu Tomaszowi Boczeńskiemu materiał z MSW, drukują, jeden z materiałów MSW, zostaje też aresztowany przy aresztowaniu jak gdyby ludzi związanych z Nową i po jakimś czasie cały czas była mowa o tym, że będzie kadrowym oficerem, wysyłają go do Skandynawii. W Szwecji zajmuje się penetracją środowiska skandynawskiego. Nawet rozmawiając chyba ze 2 lata temu z Józkiem Lejdenbaumem, żeśmy przedstawiali Józkowi dokumenty, że w Lundzie właśnie Jotę jak gdyby opisywał miejsce kontaktów, miejsce zamieszkania Lejdenbauma. Działał w Skandynawii, śladów po nim żadnego nie ma w tej chwili. To co jest, że tak powiem, udostępnione, ujawnione w tych materiałach, to możemy Państwu, że tak powiem, w tym materiale, który będziemy wydawać, udostępnić. Co z tym panem się dzieje w tej chwili? Nie wiemy, czy on dalej jest w służbach, czy on został przez inne służby przejęty. Natomiast w charakterystykach tego człowieka jest cały czas podawane, że jest znakomity intelektualnie, że człowiek, który, że tak powiem, posiada wiedzę ogólną znakomitą i w zasadzie dzięki niemu próbowano też penetrować środowisko 82-84 nowych. Potem wysyłają go do Szwecji na zachód. Czy ktoś z Państwa znał Dziubę? Czy mogę zadać pytanie? Czy ktoś z Państwa znał Dziubę? Ja? Nie! Przejdź Boguta! Mam takie ważne pytanie metodologiczne, jak się praktycznie nie wytłumaczą. Chodzi konkretnie o kaktusa, który jest teraz taką słynną przykrywką, a starałem się odkryć i doszedłem. I żeby tutaj osoby usłyszały sprawę, bo to jest dość ważne. Jak dostałem, starałem się papiery z IPN-u, dostałem materiały, ale tylko i to niekompletne, dotyczące mojej sprawy. Udając się razem z kolegą nieżyjącym już Przemysławem Cieślakiem, pracownik IPN-u informuje mnie o sprawdzeniu, że nie ma w zbiorach osobowych w ogóle takiej osoby jak Tebu Kaktus, gdzie ja z miasta od dobrych ludzi dostaję już przynajmniej 250 różnych kopii. Jak to się odbywa? Ja rozumiem, może nie chcą ich udostępnić, że było jeszcze ciekawiej, to akurat są rzeczy, gdzie on nam nie nadaje. Że to nie jest, bo na to jest wykręt, że on mówi. Tylko jak to się odbywa? Że mnie się przysyła jakieś śmiecie ze sprawy i to niekompletne, a zarazem mnie się mówi, że w ogóle tajne przez poufne jest, że TW Kaktus w ogóle taki nie istnieje w zasobach IPN-u, gdzie już te materiały krążą po Warszawie. Może panowie wytłumaczą, jak to jest, jaką fachowcy jest IPN. Znaczy tutaj mogę odpowiedzieć w ten sposób. Padają nam nazwiska, przychodzi Pan na przykład, pyta o nazwisko Janusza Górskiego. W związku z tym wrzucają to w jakąś tam, powiedzmy, bazę i w tej bazie albo wyskakuje, albo nie. To nazwisko. Przepraszam, o Janusza Górskiego, tego kaktusa. I mam papierek i z drugiej strony mi mówią, że jeżeli ja nie podam źródła, to ja będę miał kłopoty, no a ja... Nie mogę podać. To jest kwestia, że czasami... Mnie kwestia mnie zgięła konfidencję, to znowuż mam, od kogoś dostałem, kto mi pokazał, że szmatą był mój braciszek i mam dowód, a IPN mówi, że takiego w ogóle nie ma. Proszę, to wygląda w ten sposób, szuka się dokumentów, archiwiści w IPN-ie szukają pod nazwiskiem. Występuje Pan o nazwisko Janusza Górskiego. W ewidencji na przykład może nie być, a cała dokumentacja jest właśnie pod kryptonimem. Ten kryptonim nie jest rozszyfrowany. W tym momencie zachodzi problem. My, szukając na przykład rzeczy związanych z Dziubą, cały czas wychodził nam na przykład Jan Tyszkiewicz. Nie mieliśmy pojęcia, kto to jest, albo numer jakiś. Imię, nazwisko nie wychodzi. Zaczynamy szukać i dopiero poprzez ewidencję rozszyfrowujemy, że pod tym kryptonimem znajduje się ta postać. Ja rozumiem. Tą postać należy dalej weryfikować, bo się okazuje, że pod tym numerem może być ktokolwiek inny. Przepraszam, że wrócić jeszcze, bo to jest fajny płaszczyk, jedyny kaktus, że wrócić do sprawy tego kaktusa. Ja zwracam się do pracownika IPN-u, po Janusza Górskiego, PW kaktusa, nawet z jedną tylko z kawałkiem, ale początkiem, że już wiem, że on nadaje do wtedy jeszcze porucznika Szaniewskiego jako TW kaktus dnia tego i tego na spotkaniu w operze. Nie wiem, gdzie kiedyś to nawet ciekawie będzie, gdzie był ten lokal. I dowiaduję się, że w ogóle w zasobach stałych współpracowników kaktusa nie ma. I o to mi tylko chodzi, że ja nie szukałem Janusza Górskiego. Ja szukałem Janusza Górskiego, tego kaktusa, który porucznikowi Szaniawskiemu nadawał dnia tego i tego. Ja nie wiedziałem, że aż tyle jest. Ja miałem tylko tyle. A panowie sami mówią, że tego jest, to jest no, sporo. Przykro mi, że jako rodzina nie mogę się tego dowiedzieć, a mało jeszcze jedna rzecz. Na razie dostaję tylko takich rzeczy, a jest ważna rzecz. Nie ma dokumentów, a przynajmniej się nie omawia, a bardzo jest ważne, jak był okres, jak ja siedziałem, czyli 86-89 przed jego wyjazdem, jak zakłada jego ta narzeczona kawiarnię Iglo na ulicy, gdzie są spotkania. Ale ja myślę, że to są... Nie, to do Przyczynowej, bo tam się już szefostwo Nowej spotyka. Andrzej, ale to są na tyle szczegółowe rzeczy, że ja myślę, że jeżeli potem... Nie, tylko chciałem, jak pozyskuje się dokumenty. Przepraszam panowie, ale może nasz problem polega na tym, że my się od panów chcielibyśmy dowiedzieć, na czym polega problem z ujawnianiem agencji. Bo ja mam podobną historię do Andrzeja. Do mnie napisała pracownica z IPN-u krakowskiego z pytaniem: Wacku, czy znasz tych i tych ludzi? Ja się zapytałem, a powinienem? Napisałem, powinieneś, ponieważ na ciebie i na Jarka Markiewicza pisał donosy. Rozumie pan, a w moich aktach tego oczywiście nie ma. A obowiązkiem IPN-u, który wydał mi moje akta, jest powiadomić mnie, jeżeli coś się znajduje, prawda? A jeżeli coś się znajdzie. No, znalazło się, jak widać. Właśnie ma takiego obowiązku. Owszem, ma. Tak mnie, owszem, poinformowano mnie, że jeżeli zostaną odnalezione jakiekolwiek informacje, to mnie poinformują. Może zacznę w takim razie od początku z tym udostępniania. Jest jak gdyby archiwum. To archiwum, które zostało przekazane z MSW, jest bez żadnych kluczy. W związku z tym są teczki, na przykład jest pańska teczka i w pańskiej teczce jest 5 pańskich kolegów. Na kolegów nie ma oddzielnych teczek, jak gdyby. Szukanie tych osób przez archiwistę. Jeśli pan Andrzej Górski powiedział, że poszukuje Janusza Górskiego, nie ma Janusza Górskiego, ponieważ materiały dotyczące Janusza Górskiego są zarejestrowane w tych materiałach bezpieczniackich, które zostały przekazane do IPN-u pod pseudonimem Kaktus. Tu jest kwestia rozpoznania zasobu archiwalnego IPN-u. Z racji tego archiwiści robią jedną sprawę. Pan mówi, że koleżanka do pana dzwoni i mówi, że są takie materiały. Ludzie pracujący naukowo nad tymi materiałami prowadzą własne badania. Te badania nie są jak gdyby tożsame z badaniami archiwalnymi. Dopiero jak oni publikację czynią jakąś, odkrywamy nazwiska. Archiwiści nie podają tych nazwisk naukowcom, w związku z tym tworzy się pewne zamknięte koło. Natomiast nie ma opracowanego całego zbioru tych 90 km akt, co w każdej teczce jest. Ponieważ należałoby, ja znam ze środowisk, powiedzmy, tych powojennych, którymi się zajmowałem, na świętej pamięci teraz Wiesława Chrzanowskiego nie było żadnej teczki. On był w teczce przecież Eskiego. Tadeusza. Czyli pewne postaci kryją się w innych materiałach. Archiwiści tego nie są w stanie na podstawie ewidencyjnych materiałów odkryć. Dopiero jak ujawnią to naukowcy czy badacze, czy ludzie, którzy otrzymują własne dokumenty, powstaje wiedza na ten temat, że na przykład tu ten rzeczony Janusz Górski nosił kryptonim najprzód jako KO w latach 70. Janusz, później Kaktus, jak go ponownie zwerbował, a na końcu manekin. Ja rozumiem, w związku z tym, że proponuje nam Pan, żebyśmy my ujawniali materiały, które mamy skądś tam, łącznie z sygnaturami. Żebyśmy je ujawniali, a wtedy one będą ujawnione przez IPN, tak? Ale proszę, to jest zamknięty krąg paranoja. No. Ale to nie do nas pretensje. Nie, proszę Pana, ponieważ Pan jest pracownikiem IPN... Zaczekaj. Ponieważ Pan jest pracownikiem IPN, Pan przygotowywał jakąś tam kwerendę w sprawie Nowy. My żeśmy tutaj przyszli dzisiaj z oczekiwaniem, że uzyskamy pewną wiedzę. Panowie w sposób bardzo ogólny mówicie o tym, jak bezpieka zbierała materiały. Oczywiście, to mnie interesuje, czy to jest Panów zasób wiedzy, czy macie Panowie jakąś szczegółową wiedzę na temat środowiska Nowej? Bo z tego, co ja widzę, to po prostu my często mamy po prostu większą wiedzę niż Panowie. Oczywiście. IPN-u potwierdzono mi tak dalej. To jest paranoja, bo ja mam akta IPN-u, tego nie rozumiem. Ale ja rozumiem, że wy tego nie rozumiecie, bo ja też tego nie rozumiem, ale ja to rozumiem. Ja kiedyś to teraz spróbuję jednym słowem w dwóch zdaniach, jeśli pozwolicie. Otóż, czym innym są prace archiwisty, który przegląda papierek po papierku, układa i tak dalej. Z tego powstaje, że tak powiem, kartoteka z pisarzy. A czym innym jest to, że tam, nie wiem, Andrzej Fryszke szuka sobie jako on, historyk, materiałów dotyczących, nie wiem, czegokolwiek i potem to publikuje. Tylko że to, co on zrobił, nie znajduje się w kartotece. Bo on to zrobił dla swojej potrzeby. Potem jak ta książka się już ukaże, to wówczas taki archiwista siądzie i popatrzy, co, gdzie, czego, czym. Mirek, ja Ci odpowiadam. Otóż, jeżeli do mnie historyk z IPN-u przysyła prywatnie na mojego prywatnego maila pytanie, czy ja znam taką osobę, to ja nie mogę tego upublicznić, bo ja tego pracownika IPN-u pieprzę w kłopoty jak cholera. W związku z tym nie mogę tego zrobić, bo to jest moja prywatna znajoma, która gdzieś tam coś znalazła i mnie pyta o moją wiedzę. Spokojnie możesz to bez podawania źródła. No nie ma takiej możliwości, bo jest oczywiste, że to ona korzystała z tych papierów. Zaraz pokażuję, wiesz jak to jest i sprawa będzie. To jest ten Dziuba, który siedział w skrzypniku. Ja go znam pod imieniem Marek. Jarosław. W całej dokumentacji występuje Jarosław Dziuba. W strzybinku występował jako Marek Dziuba. No może zmienić. Może zbliżać się dlatego to powiedziałem. Dlatego to jak ja nie udowodnię tych, co ja mam, to przecież tego naszego, jak przepowiadamy po naszych i co tu napisałem, że nie to będę miał. No bo ty liczy, czy ktoś... Normalne pytanie chcę zadać. Do Mirka tym razem pytanie, przepraszam, bo wy jesteście wszyscy niesamowicie w tym siedzieliście. Ja nigdy w Nowej nie pracowałem, niewiele miałem wspólnego z Lawą. Słucham? Żałuję, ale bardziej. Ale ja w Młynku pracowałem, ja byłem drukarzem w Młynku. Ja mam pytanie do Mirka, bo to pytanie już raz zadawałem pewnemu bardzo znanemu opozycjoniście, chciałbym je zadać Mirkowi i to się odnosi konkretnie właśnie do jego działalności nowej i właśnie do jego problemów, które Nowa miała z SB. Mianowicie, Mirku, na ile ty wiedziałeś, że jesteś kontrolowany, sprawdzany, otoczony ludźmi zespół. Nie wiedziałem, ale też powiem Ci tak. Któregoś dnia przyszedł do mnie sąsiad i powiedział, bo chcą ode mnie pokój wynająć. Wie Pan, ja słyszałem w Radiu Wolna Europa, że Pan tu nazwisko, adres, wszystko się zgadza. Chcą wiedzieć, co ja mam zrobić. Wynająć im ten pokój. Jak będą siedzieli, to w kuchni kwiatek po lewej stronie. Jak ich nie będzie i nie będą obserwowali, to po prawej. Tak? Dziś oczywiście ten człowiek, on brał za to pieniądze. Tak? On jest jako tajny współpracownik. Prawda? Nie szkodzi. Ale rozumiesz, to było od samego początku. No to jak to, o tym się dowiaduje po raz drugi czy trzeci, kiedy Wolna Europa podaje imię i nazwisko moje, to znaczy się, że od samego początku mam świadomość tego, że coś się wokół dzieje. To jeszcze podobnie jedno pytanie, bo powiem szczerze, nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem tego, co powiedzieliście, a myślę o tym, że my więcej wiemy niż panowie. Znaczy to jest umywające właściwie, bo z tego wynika, że... ale daj mu skończyć. Ale pytanie moje jest takie, najprostsze z możliwe. Są różnego rodzaju rejestry w IPN-ie i te rejestry dają różnego rodzaju podstawy do tego, żeby badać różne osoby czy różne kwestie. Czy korzystaliście z tych rejestrów i co z tego wynikło? To mnie interesuje, bo ja nie ukrywam, że nasi koledzy, koleżanki, którzy tu przyszli, są ciekawi, bo jest mnóstwo różnych informacji, plotek itd. W związku z tym są ciekawi, kto był, a kto nie był. I czy w ogóle sięgaliście do tych właśnie źródeł podstawowych, żeby próbować przynajmniej te rzeczy wyjaśnić? Większość osób, żeśmy przepuszczali przez rejestry różnego rodzaju, wychodzą nam przeróżne dziwne rzeczy. My, chcąc pokazać, jak funkcjonuje Nowa poprzez dokumentację MSW, chcieliśmy pokazać postaci, które jak gdyby mogły coś namieszać w Nowej. Z rejestrów wychodzą nam postaci, które na przykład zostały... No, taka sytuacja była, młode panie, które gdzieś tam kontaktowały się z osobami też młodymi, z tego wychodziły różne tam historie. Especja natychmiast pomagała tym dziewczynom, rejestrowane jako tajne współpracownicze. One później z lektem szły po rozum do głowy, wycofywały się z tego. Nie naszą, że tak powiem, ideą jest, że pokazać ludzi, którzy stanęli przed ścianą. Chodziło nam głównie o osoby, które gdyby mogły w tym środowisku namącić, naszkodzić. I o to nam chodzi. O to nam chodzi, tylko o to. Nieprzypadkowe osoby, młodzi ludzie, którzy przychodzą na studia w latach 70. spotyka z własnej miejscowości, w której żył, mieszkał. Nie, panowie, to jest jasne. Nas interesują właśnie ci, którzy świadomie szkodzili firmie, nam wszystkim. Świadomych ludzi, którzy związani byli z Nową, tajnych współpracowników, jedynie możemy mówić na podstawie naszej wiedzy, o Januszu Górskim, o Jarosławie Dziubie i w zasadzie to są postaci dwie, które z tym środowiskiem związane. Debujan, kierowca, który przejął później Witek Łuczywo i był w zasadzie, to jest kierowca, to jest Witek, Roman Witkowski. Roman Witkowski, nie? To jest Jerzy. Przepraszam. Witkowskiego tak. Tylko że to właśnie o tych ludzi chodzić i ich opinie. Przecież oni z porządnym ludziom, tak jak mój braciszek Kaktus, narobili smrodu, przez to niepełne dokumenty, nie można tych rzeczy wyprostować. Ludzie zostali skalani ileś lat temu, wytworzono wobec nich nieprawdziwe rzeczy. Ale często też poniszczono ludziom życie po prostu. I tego jakoś nie można dokrapać się. Wpadają jakieś dokumenty, które pan może w każdej chwili zakwestionować, bo to są z ulicy, a nie oficjalne dokumenty, a te same dokumenty oficjalne jakoś nie mogą do mnie dotrzeć, a chociażby powinny, bo na przykład nadawał, czy ta osoba nadawała na mnie, to według przepisów IPN-u powinienem otrzymać. Ale chodzi bardziej mi o tych przyjaciół innych osób, które współpracowały, zostały skalane, ośmieszone, zgnojone przez wiele lat, no to i tak żyją do końca i to już drugie pokolenie ich tego nie wyprostuje. Tworzono legendy, które nie były prawdą. Zgoda. Absolutnie. Ja tu chciałbym jeszcze zwrócić... Przepraszam, jeszcze jest ważna rzecz. Panowie pracowali nad tym. Pierwsze pół roku była taka akcja trzeciego departamentu. Przypadkowo mi wpadł dokumenty i nieżyjącemu Przemkowi Cieślakowi akcja o antysemityzmie. Ponieważ ktoś zaprzyjaźniony dostarczył, żeśmy przeczytali, to chodziło między innymi dlatego Przemek Cieślak, bo chodziło o Magdę Bocheńską Chojecką, między innymi to się odbywało w mieszkaniu Anny Grzesiak, żony. Tam uczestniczyli Kaktus Tymin, Nakręcanie, o środowisko związane z Elą Milewicz, no i naszym środowiskiem porowskim podziemia, czyli całym żydostwem i wszystkim, którzy byli. Czy panowie pracowali nad tym? To jest pierwsze pół roku działalności, w którym jest utytułowany m.in. Kaktus. Dość mocno. Okay. Jeszcze mam taką prośbę, bo rozumiem, że panowie dysponują takim katalogiem i macie te nazwiska, moglibyście nam odczytać. O tym antysemityzmie jest wyciszone. Człowieku, przygotowaliśmy takie nazwiska, że to głowa. Dlatego nie prędkości. Januszem Górskim i Jarosławem Dziubą. Mamy Macieja Kundzewicza, który nosił ten kryptonim Joanna. Andrzeja Markiewicza, nie wiem, czy ta postać jest państwu znana, to był człowiek, który wpadł w 60-tych latach na napisanie kilku tekstów do Niedrojcia, wtedy go aresztowano, skaperowano i dopiero uruchomiono jakby w 80-tych latach. To była dosyć ciekawa postać, dużo napracowała. Tu jak gdyby mogę odnieść się do tego, co panowie w poprzednim panelu mówili, odnośnie tego, czy posiedzenia konsorcjum były w jakikolwiek sposób wykorzystywane przez bezpiekę, dlaczego nas nie aresztowano wtedy. Wydaje się, że tutaj Markiewicz odgrywał dosyć ważną rolę, ponieważ Markiewicz non-stop jeździł za granicę. Miał znakomite kontakty z Detroitem, z Jedlińskim, z Brukselą. I on z Chojeckim też? Z Chojeckim też. Markiewicz miał kontakty, jeździł do Paryża, do Brukseli, przewoził na przykład archiwum fotograficzne do Lundu, przewiózł. Jeździł na targi do Frankfurtu, tam spotykał się ze wszystkimi migracyjnymi tymi wystawcami, jak gdyby, czy wydawcami. Z informacji Markiewicza MSW, a szczególnie Departament Pierwszy, czyli wywiad, bardzo korzystał i wydaje mi się, że to, o czym pan Andrzej mówił, dlaczego was nie zamykano wtedy po tych posiedzeniach konsorcjum, wydawaliście, jeśli to było nagrywane, jeśli taka wiedza jest, dawaliście Departamentowi Pierwszemu pewną wiedzę, gdzie ewentualnie są jakiekolwiek miejsca, skąd są przesyły pieniędzy, sprzętu. To tego nigdy nie było na konsorcjach. Na pewno nigdy nikt czegoś takiego nie mówił. Ale to... wydaje się, to nie jest kwestia to, że padają konkrety. Konkrety padają, Knapik przyjeżdża, przywozi materiały związane z biurem brukselskim. Odpowiadam panu, ja nigdy nie wiedziałem, a uczestniczyłem od pierwszego posiedzenia do ostatniego w konsorcjum, nigdy nie wiedziałem, kto, kiedy, jak przywiózł pieniądze. Nigdy. Być może wśród nas, bo jedna osoba z całą pewnością wiedziała, bo jego żona przywoziła, ale nie jestem przekonany, że ktokolwiek z nas tę wiedzę szczegółowo posiadał. No okej, dobrze, ale kontynuujmy. Dobra, nazwisko. A pseudonim tego Markiewicza? Emil. Bardzo dużo nam pracował, tam jest coś około 20 tomów jego prac. Są bardzo dobre raporty odnośnie tego, co się dzieje w środowisku emigracyjnym i bardzo ciekawe materiały dotyczące środowiska tutaj w kraju, bo on jak gdyby konstruuje taką siatkę w kraju. To jest Kraków, nazywa to Alfa, Gdańsk, Warszawa. Jak gdyby tu ma stworzyć jakieś zaplecze takie organizacyjne dla swojej działalności. On współpracuje z taką następną postacią, która ma jak gdyby kryptonimy przeróżne, ale to dotyczy już tej relacji w sprawach przerzutu sprzętu i pieniędzy. Jest taka postać o nazwisku Adam Kozłowski, który funkcjonuje w 50-tych latach, w 60-tych latach. Przepraszam, czy to jest oficer wojska, były Wojska Polskiego? To jest mąż Steni Kozłowskiej. Steni Kozłowskiej. Tak. Firma polonijna wtedy była... Czy to jest ten Adam? Ten Adam. No. Mówiłem, też mi zaprzeczano w IPN-ie. Dziwne. No dobrze, słuchajmy. Dobrze, słuchajmy, to jest właśnie, to jest ciekawa postać. Między innymi Adam Kozłowski. Kozłowski jak gdyby proponuje, współpracuje bardzo dobrze z Emilem. Oni są obaj kontrolowani, wzajemnie na siebie składają informacje, kontrolowani są przez przez wywiad. Gdzieś komu... Telefon, czyjaś komórka. Różne, że tak powiem, przedsięwzięcia za granicą są, że tak powiem, przez nich robione. Z lądu pewne rzeczy, które są przewożone i... Czy on przywoził rzeczywiście sprzęt? Firma Kedan, w dokumentach jest. On tam parę razy pod Mirka się podłączał i tam... Przynajmniej... Tam są różne osoby, którym on proponuje... No tak. Była sytuacja taka w Paryżu właśnie, że u Piotra Jedlińskiego, ponieważ oni z Piotrem Jedlińskim, Markiewicz i Kozłowski współpracują, była kwestia, że zmuszono Markiewicza do przyznania się, że jest TW. Jeden drugiego jak gdyby wpuszczał. Kozłowski nawet opowiadał, że zatrudnił brata Mirka. Tak, i mnie też zatrudnił. Brata w firmie Kedan, parę miesięcy. No, no o tym nie opowiadał, dobrze, lecimy dalej. No, jedziemy dalej, właśnie. Tak, dobra, to jest Kozłowski. A pseudonim? Znaczy, w dokumentach cały czas funkcjonuje jako Adam. Pseudonimów on ma bez liku. Litka. Przyznam się, że teraz z głowy nie pomnę, bo tam jest chyba ze 4 z 5 pseudonimów w różnych okresach. Ja mam wrażenie, że Kozłowski też współpracuje w takiej dosyć ciężkiej sprawie z PRL-u w Żelazie. Że tutaj jak gdyby wykorzystują złodziei i różnych bandytów do pewnych transferów finansowych z zagranicy. Tyle o Kozłowskim mogę powiedzieć. Innymi osobami, nie wiem czy Państwu znany człowiek o nazwisku Tadeusz Kowalik-Piekus, Wojciech Mądry, kryptonim nosił Bogdan Brodziński, Klering Wieszcz. Dosyć ciekawą postacią to jest facet, który pracował jak gdyby w informatyce. Był Jan Marian Nelken. Nelken funkcjonował pod różnymi kryptonimami. Marian Janek. Później został wysłany do krajów arabskich i tam jako informatyk pracował pod kryptonimem Reason. Ale to już było prowadzone przez wywiad. No oczywiście Wojciech Racławicki, którego wiele dokumentów i sprawozdań dotyczy różnych ludzi i działalności nowej. No, wspomniany wcześniej tutaj przy okazji Mirka ten Tadeusz Stachnik, który jak gdyby cały okres lat 70., 80. pracuje na wszelkich polach tutaj w Warszawie, w różnych środowiskach, nosi kryptonimy Tarnowski, Tarcza, Miecz, jeszcze 2Z2 kryptonimy przy nim są. Norbert Wawrzyniak-Kieł to był spowinowacony z Andrzejem Gwiazdą człowiek, który przekazuje informacje na linii, co się dzieje w Gdańsku, co się dzieje w Warszawie, tu wchodzi w różne środowiska. No, Roman Witkowski, o którym Pan wspominał, on pod kryptonimem Jerzy jest. Tak, tak, Jerzy, popatrzyłem, rzeczywiście Jerzy, przepraszam. Są różne osoby, o których tutaj wspominaliśmy jeszcze, Jarosław Dziuba, Krzysztof Folbert, Bambus, no Janusz Górski, najprzód KO, bo to tam był gdzieś na jakichś sprawach finansowych zrywano w 70. latach i wtedy go zarejestrowano jako kontakt operacyjny Janusz. Dopiero później, wtedy rejestracja Janusza była 72-74, dopiero później w latach, w drugiej połowie 70. rejestrują jako Kaktusa i na końcu ten. Proszę Pana, czy w sprawie nowej, ja rozumiem, że ponieważ żeście Panowie to musieli na wielu płaszczyznach rozpatrywać, Henryk Karkosza, przy rozpracowywaniu nowej. Możecie Panowie coś na ten temat? Znaczy o Karkoszy możemy powiedzieć tyle, że Karkosza Maleszka są raporty Returna czy jednego i drugiego z Panów opisujące, co się dzieje w Nowej. On spotyka się z ludźmi Nowej, natomiast my nie mamy dokumentacji, ponieważ ta dokumentacja jest zniszczona. Gdzieś w różnych przy różnych osobach, w różnych dokumentach natrafiamy na te raporty. Natomiast jak gdyby o nich nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, jak ich działalność wpływała na funkcjonowanie Nowej. No dobrze, a w papierach Grześka Boguty w związku z tym... Papierów Grześka Boguty nie ma. Aha. To co... Ja mogę Państwu powiedzieć, czy ich papiery zostały zniszczone. Czyje są, bo to jest mniej. Czyje są papiery? Nie, ale Sowskiego. Słuchajcie, bo a Miastowskiego w Nowej. No to jest... Które są zniszczone, to jest ciekawe. Ale Miastowski w Nowej, to jest bardzo ważne. Dobra, co mówimy? No to z czego zaczynamy? Nie jest zwykły jakiś oszczędnik typu materiału zniszczone 21.12.89, Sielewicza Bogumiła 21.12. Sielewicz... No ale Sielewicz ma od cholery swoich materiałów. Ja mówię o tym, jaką informację my dostajemy. Ja rozumiem, ale przed chwilą tutaj Panom Boguś... Nie, ale to masz mikrofilm. Słuchajcie, posłuchajmy. Posłuchajmy. Kogo można nie kupić niespalone. Proszę puścić zamówienie w internecie. A będę karany za to? Oczywiście, a jak żeby inaczej? Jeżeli Pan będzie miał je, to Pan ma obowiązek dostarczyć je. Dobrze, to jedziemy. Jedziemy, tak. Boduś. Grzesiak Bogdan, też 21.12.89. Marek Borowik, 21.89. 21 mówię 12.89. Przemysława Cieślaka, ta sama data. Konrada Pińskiego, 29 kwietnia 80. 89. Nie, przepraszam. Też. Momencie, to ja mam zestawienie, tak? Amikarka się przełożyła. Właśnie to poszło też na tej zamiast. Ja mam to na granicy. My przepraszamy za taką nerwową atmosferę, ale... rozumiem, i nachalną. To jest Państwa życie, a my próbujemy to oglądać. Tylko tu jeszcze wrócę do tego, co Pan Cholewiński mówi. My jak gdyby nie działaliśmy w Nowej, nie mieliśmy wiedzy o ludziach, o relacjach. My jak gdyby grzebiąc, wykopaliska robimy. Spotykając się z Mirkiem Chojeckim, dowiadywaliśmy się o pewnych nazwiskach, o pewnych, nie wiem, przedsięwzięciach, które ona robiła. Dochodziły nam pewne nazwiska. Tak przy okazji mówiłem tej kasety, która jest jak gdyby jedyną zachowaną cząstką dokumentacji dotyczącej Nowy, która była w offsecie. My dowiadujemy się, że pani Janina Jankowska wydaje kasety. My nie wiedzieliśmy, co to jest wideo Nowa. Znajdujemy materiał jedyny dotyczący przesłuchania, ale w materiałach dotyczących Bugajskiego. Czyli odnośnie wideo Nowej nie ma żadnej dokumentacji. W związku z tym być może metodologia pracy była zła, bo może najpierw należało z ludźmi Nowej rozmawiać. Przynajmniej niektórymi. Chcieliśmy zobaczyć, co w archiwach IPN-u zachowało się z dokumentacji. Nie, ja rozumiem, tylko gdyby panowie od drugiej strony zaczęli, to prawdopodobnie... Później zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi i szukać postaci. Poprzez ludzi dochodziliśmy do tego, jaki jest stan zachowania materiału, jakie sprawy są. Słuchajcie, dobrze, jakby kontynuujmy. Tak jest, jedźmy z tymi nazwiskami. Na Piwnicy. Kwiecień to jest którego roku? 89. Nie, 90. 29 kwietnia 90. Nie. 90, no tak. Oczywiście. 90, przepraszam. Oczywiście. Gruba kreska. Ostatni był taki Konrad Wieliński. Tak, to się udało. Tak, tutaj mam. Momencie, Państwo pozwolą, ja te kartki mi dzisiaj poprzekładałem. Mamy ciąg dalszy. Pani Marta Chojecka, materiał 12-12-89. Sergiusz Kowalski, 10 stycznia 90. Wojciech Omyszkiewicz, 15 stycznia 90. Mieczysław Grudziński. Mam tylko informację, że strzelono w 89 roku, bez daty dziennej. Następne postaci Maciej Rajzachrew, zniszczono 10 stycznia 90. Nagórski Wiktor, 19 stycznia 90. Andrulewicz, to była Elżbieta, która jakby funkcjonowała na początku tej działalności nowej. Ona przy Starczewskim, przy krytyce, nawet jest materiał zachowany dotyczący tego, że na jakieś spotkanie tak zwany nadajnik nasobny brała na siebie. Nie tylko Uwalnowski, ale Uwalnowski tak, Uwalnowski też miała. Andrulewicz, Kupiecki, ale nie, Kupieckiego materiału szef zachowały się. Michalak Tomasz, informacja 19.12.89, to w dzielnicy Urzędu Spraw Wewnętrznych na Żoliborzu zniszczono. Bąkowski zachował się, no bo wyemigrował. W zasadzie jest zasada, no, ale to przepraszam, ale Mietek Grudziński wyjechał z Polski 89, a... przepraszam, 83, a zniszczono. Także tu konsekwencji żadnej nie ma. Konsekwencji nie ma. Zazwyczaj ci, co emigrowali... Ale Mietek mógł być już pracowywany za granicą. Oczywiście, bo dalej robił dla Nowej, no. Ale Bąkowski pewnie też jednak robił. Ale czy wiadomo jeszcze, kto to robił konkretnie? Kto niszczył? Nie, to jest tylko informacja. Ale jak to pytasz w sensie... Nie, ale to fizycznie nie ma znaczenia, bo było polecenie i koniec. To odpowiem panu. W przypadku Botu oczywiście są materiały trzeciego departamentu i tych wojewódzkich wydziałów trzecich. Nazwiska w protokołach zniszczeń są przy jedynce, przy wywiadzie. I tam czasami zachowują się, bo tutaj nie mamy wiedzy, na przykład jest krypton, tu ja podaję nazwiska, ale są też materiały zniszczone pod kryptonimem. I wtedy zjawnie go wiedzą, co tam jest. Przy jedynce, przy wywiadzie są czasami w tych materiałach ewidencyjnych informacje, że zniszczono teczkę o kryptonimie, na przykład tam, nie wiem, bomba, dotyczącą takiej postaci i tam są nazwiska funkcjonariuszy, trzech zazwyczaj, którzy dokonali zniszczenia. Ale to jest wywiad. No i to nie ma żadnego znaczenia akurat te nazwiska. Lećmy dalej te nazwiska. Na tym to ja skończyłem. Andrzejewicz Zbierski, Michala, Borkowski, Kaufman Jan, zniszczony 9, 8, 90, to jest numer protokołu, w sierpniu 90 roku. Tu jest przeciwna historia, bo niektóre te informacje, które Państwu podaję, że zniszczono, na przykład sprawa dotycząca Brunsteina, kryptonim Płaz, jest informacja, że zniszczono 10 stycznia 90 roku, a te materiały są. Zachowały się w jakiś dziwny sposób. No, pewnie kolejna wersja gdzieś tam kursowała. No. Następna sprawa, tu ważnej postaci z początku nowej, Anatola Lawiny, brak protokołu zniszczenia, natomiast informacja, że zniszczono 15 stycznia 90 roku, czyli w styczniu lawinę zniszczono, Bogucką Teresę, materiały dotyczące Boguckiej Teresy zniszczono 26 stycznia 90 Biedki Łukasza 12 stycznia 90 roku. Tyle mam tutaj zarejestrowanych. Czyli tych materiałów w okresie najwięcej jak gdyby niszczono grudzień 89, styczeń do końca stycznia 90 roku. Jakie to były powody? Dlaczego te materiały zniszczono? Trudno nam odpowiedzieć, bo nie zachowało się żadne dokumenty dotyczące tego procesu niszczenia. Tyle na ten temat. Słuchajcie, są jeszcze jakieś pytania, bo pani koniec naszego spotkania. Dobrze, jak panu... A miastowskim jeszcze może możecie panowie w nowe. To sekundeczkę, dobra? Redaktor termin zniszczenia mojej teczki. Ja mam to do panu powiedzieć, że ze zniszczonej teczki posiadam materiał. Dziękuję. Czy na podstawie tych donosów, które Pan oglądał Henryka Karkoszy, można stwierdzić, że on w środowisku funkcjonował jako oficer milicji, czy jako tajny współpracownik? Z Karkoszem jest sytuacja tego typu, że Karkosza na początku swojej działalności był zatrudniony jako oficeriusz milicji. On później rezygnuje z tej pracy, przestaje pracować. Rozpoczyna działalność i czy on później jest ukadrawiany? Wątpię, ponieważ być może jakaś rezygnacja, że tak powiem, z wykonywania tej funkcji w tych latach 70. On pracował w Nowym Sączu, czy gdzieś tam w Tarnowie, tak, był funkcjonariuszem. Czy on został zwolniony z tego? Nie ma żadnej dokumentacji. Na temat Karkoszy, jak gdyby dokumentacja się nie zachowała, nie ma tej dokumentacji. Trudno w tej chwili jednoznacznie określić. To chyba nie do końca ma pan rację, bo jak pan wie zapewne, był proces lustracyjny, którego on zażądał. On się oczywiście nie skończył, ale jednak rzecznik interesu przedstawił tam dokumenty. Notabene w którymś momencie, jak panowie zapewne wiecie, żona Henryka Karkoszy bardzo go wspierała do pewnego momentu, w którym przedstawiono donosy na nią samą, na procesie lustracyjnym Henryka Karkoszy. No więc nie jest tak, że się nie zachowały materiały, bo Biuro Rzecznika Interesu Publicznego jednak przedstawiało materiały podczas tego procesu. Znaczy ja odpowiem Panu w ten sposób. Tak jak Państwo jako poszkodowani czy uczestnicy tego procesu jako opozycjoniści składać dokumenty, otrzymujecie bądź nie, proszę pamiętać o tym, my też występujące dokumenty dostajemy albo nie. Wiele dokumentów z archiwum IPN-u, przepraszam, wiele dokumentów z archiwum IPN-u funkcjonuje w sądach, ponieważ toczy się masa różnych spraw, różne służby, że tak powiem, oglądają te dokumenty do różnych spraw. My nie jesteśmy, tak jak Państwo, w mocy zajrzenia do wszystkich dokumentów, ponieważ one są jak gdyby w obiegu. No dobrze, ale to dostajecie wtedy Państwo pewnie informacje, że są w obiegu. Albo dostajemy, albo nie dostajemy. Tak jak Państwo, dokumenty są w obiegu, tylko nie wiemy gdzie, bo one mogą być w sądzie lustracyjnym równie dobrze, te dotyczące Karkoszy. My w sprawie Karkoszy dostaliśmy dwie teczki zupełnie niezwiązane z działalnością jego prawniczym. Okej, Andrzej Zazula. Przepraszam, ja mam pytanie z nieco innej dziedziny, to znaczy nie co do personaliów, a co do, że tak powiem, procedury i metodologii. Bo to, co Pan teraz powiedział, mnie niezwykle zaciekawiło. Proszę Pana, jeżeli to jest tak, że Wy, pracownicy IPN, macie, jak ja dobrze zrozumiałem, mniej więcej podobne możliwości dostępu do dokumentów, jak każdy poszkodowany, to czy możecie mi powiedzieć, na jakiej zasadzie, na przykład wspomniany tutaj profesor Andrzej Friszke robił kwerendę do swoich książek? Na jakiej zasadzie to funkcjonuje? Na jakiej zasadzie dostał? Jak to jest? Czy przepraszam, czy jeżeli ja zarejestruję się jako historyk, zatrudnię się w dowolnej redakcji i będę dziennikarzem i przyjdę i powiem, że chcę napisać artykuł o, nie wiem, o inwigilacji środowiska kolumbiarzy, to mnie wpuszczą w całe archiwum i ja będę popatrzył, czy ktoś nie był gołębiarzem, czy nie. Czy mi dadzą teczkę pod kryptonimem gołębiarza, której zapewne nie ma. Jak to jest? Jeśli Pan wykaże dokonać, że Pan jest dziennikarzem, naukowcem, ma Pan możliwość otrzymania dokumentacji. To składa Pan taki wniosek i jest możliwość wykonania kwerendy archiwalnej dotyczącej tego w jakim zakresie? Bo Pan sam mówi, że nie ma takiego obiektowego, nie ma czegoś takiego, że ja w jednym miejscu znajdę to dokument. Oczywiście. Ja ich muszę szukać, to znaczy co? Czyli Pan jestem wpuszczony w całe archiwum, żeby sobie szukać, czy gdzieś... Ja odpowiem na to. Gdzie? Ja mogę odpowiem lepiej niż Pan, przepraszam. Naprawdę lepiej. Najlepiej odpowiem lepiej niż Pan. Dobrze, zabiorę mikrofon, bo będziemy z przerwy mówić. Nie. Składając wniosek, czy dziennikarski, czy powiedzmy naukowy, jeśli Pan chce mieć, że tak powiem, możliwość dostępu do jak najszerszej ilości dokumentów, musi Pan, że tak powiem, opisać jak najszersze spektrum Pańskich zainteresowań, postaci, które w tym Związku Gołębiarzy funkcjonują, wszystkich osób, które są związane z tymi postaciami, wtedy jest możliwość, że ten historyk, ten archiwista jest w stanie odnaleźć te materiały. Moment, jak jest, dobrze, ale szukam, to jak ja mogę opisać osoby, które występują. Tak, ja to wyjaśnię naprawdę dobrze. Otóż miałem glejt, że jestem doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historii. Najpierw napisałem, o kogo mi chodzi. Tadeusz Danilewicz. Poproszono mnie o szczegóły. Napisałem szef sztabu Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. Wiedziano za mało. W jakich jednostkach służył przed wojną. Podałem. Za mało. Co robił po wojnie. Szef Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Na to dostałem 400 teczek. Czterniska, w których było jedno zdanie dokładnie na temat Tadeusza Danilewicza. Okay, dziękuję. Jeszcze Andrzej Rozner, też fachowiec. Proszę panów, nie, ja chciałem zadać pytanie znowu raczej z metodologii niż personaliów, bo bardzo mnie zaniepokoiło to, co panowie przed chwilą powiedzieli na temat dokumentów, których nie ma w archiwum IPN. To znaczy, jak to jest? Może panowie potraficie coś więcej powiedzieć? Jeżeli sąd żąda jakichś dokumentów, albo służby żądają jakichś dokumentów, to ja rozumiem, że w archiwum IPN nie zostaje żadna kopia, tak? Jeżeli dobrze interpretuję to, co panowie powiedzieliście. Powiedzieliście panowie, że ich po prostu nie ma i nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo czy dostaniecie panowie informacji, czy one zostały zabrane, czy nie. Czy to tak rzeczywiście jest? Bo jeśli na przykład rzeczywiście sąd żąda oryginałów, a w sądach się dzieją różne rzeczy przeciwne, to bada, nie mówię nawet o cenowej działalności. To te dokumenty nigdy mogą nie wrócić do archiwum PN. Jest zasada w tej chwili. No bo powiedzieliście panowie przed chwilą, że część materiałów jest niedostępna, bo nie wiadomo gdzie są. Bo jest na samobiegu. No właśnie, to niepokoi. Dlaczego nie daje odpinały zamiast... A że panowie na dodatek nie macie informacji o tym. Do sądu, jeśli idą dokumenty, idą oryginalne. Są kopie elektroniczne robione tych dokumentów i one są, że tak powiem, zachowane w IPN-ie. Natomiast kwestia obiegu, jest informacja, dokument o sygnaturze takiej i takiej został wysłany w to i to miejsce. My taką informację otrzymujemy. Ale przepraszam, elektronicznej wersji nie możecie zobaczyć. Elektroniczną wersję możemy zobaczyć. Tylko elektroniczna wersja jest robiona od roku czy dwóch. Czy wcześniej nie było? Wcześniej nie było, natomiast wiele spraw jest w sądach i te dokumenty, że tak powiem, są w sądach w wersji oryginalnej. Chciałem jedną uwagę i zaraz zapytasz, spokojnie. No. Ja tylko chcę przypomnieć, że szykujemy mały poczęstunek, więc... Wszystko zależy od nas samych. Ja się nie spieszę, ale tak tylko chciałem zauważyć, że jeszcze mamy jedno wystąpienie pana Jana Olaszka i w związku z tym pamiętajcie, że Miastowskiego w kontekście jego działalności w Nowej i zarazem jego współpracy z TW Kaktusem, czyli Górskim Januszem. Bo była takowa, bo on dostałem te dokumenty, których nie ma podobnież w IPN oficjalnie, ale przeglądałem je, bo widziałem razem z Przemkiem Cieślakiem. Przy okazji właśnie antysemityzmu i różnych rzeczy związanych z Martą Chojecką, którą też dokumentów nie ma, a jednak gdzieś tam były, bo Przemek był tym zainteresowany. Dziękuję. Tej sprawy dotyczącej współpracy Miastowskiego z pańskim bratem. Ale z Nową, bo my jesteśmy z bratem Kaktusa, to już znamy, nie chodzi Miastowski, Nowa. Nie, bo my jesteśmy... Miastowskiego żeśmy nie oglądali. Tu nie umiem panu odpowiedzieć. Okej, czyli panowie nie oglądali. I teraz tak, rozumiem, że nie ma więcej pytań.